Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Szydłowie, które nie bez przyczyny jest nazywane stolicą polskiej śliwki. To właśnie tutaj kiedyś przebiegał Szlak Jagielloński, który łączył Kraków z Litwą. Urokliwe, zabytkowe, średniowieczne, królewskie miasteczko w województwie świętokrzyskim o pięknej i bogatej historii jest położone malowniczo wśród setek hektarów sadów, będących charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu. Jak tu pięknie, jak tu pachnie. Tak, to jest taki bardzo słodki, piękny zapach, który dodaje młodości, energii i wigoru. Także proszę wdychać. Pierwsze zapisane wzmianki o szydłowskich sadach pochodzą z XIV wieku. W maju gmina Szydłów tonie w milionach owocowych kwiatów, dostarczając niesamowitych wrażeń estetycznych mieszkańcom, turystom i artystom, szukającym tu często twórczego natchnienia. To właśnie stąd pochodzą wyjątkowe śliwki, od nazwy gminy i miasteczka nazywane szydłowskimi, które w 2010 roku zostały wpisane przez Komisję Europejską do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Są doceniane przez konsumentów krajowych. To także poszukiwany produkt eksportowy. Trafiamy do gospodarstwa w Szydłowie, gdzie są uprawiane od lat i to z ogromną pasją. Można powiedzieć, że wychowała się Pani w sadzie, gdzie rosły śliwki. Zdecydowanie tak. Oczywiście. Sady są w moim życiu od zawsze. Odkąd pamiętam, jesienią zbieraliśmy śliwki. Te śliwki były suszone. Po szkole jadaliśmy wręcz ziemniaki z paleniska i no, słynny nasz szydłowski garus ze śliwek oczywiście. Pochodzi Pani z rodziny sadowniczej? Tak, pamiętam już jako dziecko bawiłam się u mojego dziadka w sadzie, a dziadek z kolei opowiadał mi o sadach swoich dziadków. W związku z tym jesteśmy już kolejną rodziną sadowników. Płynie w Pani sadownicza krew. Czy zawsze wiedziała Pani, że będzie Pani sadowniczką i że ta śliwka szydłowska naznaczy Pani życie? Oczywiście nie. Po to wyjechałam z Szydłowa, żeby poznać jak gdyby no, inne metody, czy inne style życia, ale zjeżdżając cały świat, można powiedzieć, obserwowałam również bardzo podobne modele na świecie. I pewnego razu trafiłam do Japonii na święto Hanami. To jest niesamowite wydarzenie kulturalne, towarzyskie, właśnie kiedy kwitną sady, nawet media podają prognozy kwitnienia, tak żeby można było się przemieszczać po kraju. Turyści zjeżdżają z całego świata i tak sobie pomyślałam, przecież my mamy nasz wspaniały Szydłów z niesamowitą ilością kwitnących sadów śliwowych. No jest to absolutnie zjawiskowe wrażenie w ciągu 2 tygodni wiosną. I tak sobie pomyślałam, że możemy zrobić u nas polskie hanami. Okazuje się, że zainteresowanie jest olbrzymie. Mamy w tej chwili pierwszy szydłowski festiwal natury i podziwiamy ten kwitnący Szydłów. Piękny spektakl natury, który wiosna nam oferuje po właśnie długiej zimie. I rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże. Można powiedzieć, że Pani historia zatoczyła koło, bo uciekała Pani tak trochę od tego przeznaczenia. Wiem, że Pani nawet mieszkała na Jamajce, tak. A jednak Pani wróciła do tego Szydłowa i tutaj żyje i prężnie działa. Tak, no pewnego razu przyjechaliśmy na wakacje z Jamajki do Szydłowa. To jest dosyć paradoksalne, ponieważ w wakacje w miesiącach letnich tam jest tak gorąco i tak duszno, że praktycznie trudno wytrzymać nam, Europejczykom, więc jechałam z marzeniem na taką chłodne lato polskie. Przyjechałam i w tym czasie jakby na Jamajce no, wybuchła epidemia Ziki. Zatrzymało nas to tutaj w Polsce i no, nie wiedziałam, co zrobić, co ja tutaj będę robić w tym małym Szydłowie, prawda? I tak właśnie postanowiłam zrobić coś z tą szydłowską śliwką po to, żeby usłyszał o niej świat, ponieważ produkt jest bardzo wysokiej jakości. W tej chwili no, wszyscy, prawda, skłaniamy się ku temu naturalnemu jedzeniu i naturalnym produktom. Na bazie śliwki szydłowskiej robimy bardzo dużo przetworów. Przede wszystkim właśnie naszą suszą śliwkę szydłowską, która jest absolutnym symbolem tego regionu. I ta śliwka właśnie sprawiła, że w końcu Pani wpadła jak śliwka w kompot, tak. I została. Można tak powiedzieć. Śliwka szydłowska jest suszona i podwędzana metodą tradycyjną w suszarniach opalanych drewnem liściastym. Śliwka z pestką znacznie dłużej zachowuje smak i aromat. Owoc zamknięty w skórce można przechowywać w suchym i chłodnym miejscu nawet do 2 lat. Do produkcji śliwki szydłowskiej wykorzystywane są wyłącznie suszarnie, których konstrukcja umożliwia jednoczesne wędzenie i suszenie śliwek dymem i gorącym powietrzem, a nie wyłącznie gorącym powietrzem. Suszenie owoców metodą tradycyjną na tak zwanych laskach jest najstarszą metodą przetwarzania i przechowywania owoców.
Śliwka szydłowska nie zawiera konserwantów przede wszystkim. Jest właśnie suszona i ma taki delikatny posmak wędzenia. Nie jest to taka śliwka mocno zawędzana, a podsuszona i podwędzana, można powiedzieć. Ma bardzo charakterystyczny smak, jest mięciutka. Uprawiamy tutaj, tak jak powiedziałam, 45 odmian. Natomiast śliwka szydłowska to są właśnie takie odmiany typu Węgierka, typu Stanley, typu Amers. To są właśnie charakterystyczne dla tych terenów odmiany i śliwka szydłowska wpisana oczywiście na listę chronionych oznaczeń geograficznych. Bardzo ważny, bardzo cenny znak, rozpoznawalny w Europie i na świecie. I chyba w tym momencie warto zapytać o to zainteresowanie śliwką szydłowską, bo nie tylko Polacy ją uwielbiają, ale także osoby spoza granic kraju. Tak, no śliwka suszona jest znakomicie znana na świecie, chociażby Kalifornia, prawda, czy w Europie Francja, czy Serbia, ale okazuje się, że Polska ma znakomite śliwki i znakomite know-how. Szydłów zwany stolicą śliwki właśnie z powodu tego, że uprawiamy bardzo dużo tej śliwki, 20% produkcji krajowej. Jaka jest historia uprawy śliwki szydłowskiej na tych terenach? Historia śliwek szydłowskich sięga już XVI wieku, kiedy to doszukujemy się pierwszych zapisanych wzmianek o szydłowskiej śliwce, więc no, można powiedzieć, że to jest kilkusetletnie know-how na tych terenach. No i oczywiście rozkwit śliwki szydłowskiej i upraw nastąpił w ostatnich latach dzięki wspaniałym tutaj nowoczesnym technologiom i ciężkiej pracy sadowników. Dlaczego Szydłów to jest takie zagłębie sadownicze? W gminie Szydłów rośnie ponad 2000 hektarów sadów śliwowych. W 80% to są sady śliwowe. Mamy tu 45 odmian, więc śliwki można spożyć, kupić od połowy lipca, można powiedzieć, do końca września. No i potem jeszcze ten przechowalniczy potencjał około 6 tygodni. A Boże Narodzenie, no to już ta śliwka szydłowska króluje na naszych stołach. Czyli można powiedzieć, że panuje tutaj specyficzny mikroklimat, który służy uprawie śliwek. Absolutnie tak. No, śliwy tutaj rodzą znakomicie. Właśnie ten specyficzny mikroklimat, warunki glebowe i doświadczenie sadowników świadczą o tym jakości tego owocu. Do produkcji śliwki szydłowskiej wykorzystuje się owoce zebrane w fazie dojrzałości zbiorczej i konsumpcyjnej. Owoce muszą być zdrowe, bez objawów gnicia, uszkodzeń mechanicznych oraz wolne od widocznych uszkodzeń wyrządzonych przez owady, roztocza lub inne szkodniki. Dzięki lekkiemu posmakowi dymu uzyskanemu w trakcie procesu suszenia, śliwka może być długo przechowywana i nie wymaga stosowania konserwantów. Jest szczególnie popularny przed Bożym Narodzeniem, stanowi składnik wigilijnych i świątecznych potraw. Dziś już trudno wyobrazić sobie bez niej na przykład wigilijny kompot czy bigos. Opuszczamy województwo świętokrzyskie. Podążamy szlakiem regionalnej sieci dziedzictwa kulinarnego Kujawy i Pomorze. To właśnie w tym regionie produkowany jest kajmak. Produkt wpisany na ministerialną listę produktów tradycyjnych, który do Polski przywędrował za sprawą fascynacji Orientem. By słodki rarytas nie zniknął z krajowych półek, dba jego producent Tadeusz Przymus. Swoiste cechy polskiej kuchni powstały w wiejskich domach, w szlacheckich dworkach, mieszczańskich kamienicach i żydowskich karczmach. Często kuchnia tworzona była przez sąsiadów, a czasem i wrogów, przez osadników oraz uciekinierów. Kajmak jest elementem właśnie tej różnorodnej kuchni kresowej, który stał się również nieodzownym elementem kuchni ogólnopolskiej, narodowej. Jego przeniesienie w różne strony kraju jest wynikiem migracji i przemieszczeń ogromnych mas ludności polskiej, zamieszkującej niegdyś nasze kresy wschodnie, na tereny zachodniej Polski i Pomorza. Kajmak to specjał wytwarzany z cukru i słodkiej śmietanki, na wzór kajmaku tureckiego. Pojawił się na polskich stołach szlacheckich w XVIII wieku, za panowania Stanisława Augusta. Cukier był wtedy towarem luksusowym, a upodobanie polskiej szlachty do słodyczy rozwinęło się pod wpływem fascynacji Orientem. Jak to się stało, że kajmak trafił na polskie stoły? Do Polski przywędrowała prawdopodobnie z łupami spod Wiednia, jako że Sobieski przywiózł całe tabory kara Mustafy. Także prawdopodobnie też i przywiózł kucharzy. Wiemy, że wtedy też została przywieziona kawa. Także historia jest dosyć długa. W Polsce ten produkt funkcjonował jako produkt kulinarny. My
Udało nam się zaadaptować tą technologię kulinarną do technologii przemysłowej. To przejście my zrobiliśmy tutaj. Oczywiście posiłkując się także technologią z Francji, czy z Hiszpanii, czy z Argentyny. A jak to się stało, że tutaj na Kujawach i Pomorzu zaczął Pan produkować kajmak na bazie dawnej receptury? Sprowadziłem się na Kujawy za żoną. Tutaj razem w Toruniu osiedliśmy. A jako, że w mojej rodzinie, która miała korzenie wschodnie, no był znany ten produkt, no więc postanowiliśmy poszukać pomysłu na biznes. No i tak metodą kulinarną, najpierw w garnku, potem w większym garnku, potem w małej maszynie, potem w większej maszynie, szukaliśmy klientów. Jednym z klientów były znane cukiernie. Tak się udało, że znaleźliśmy klientów powtarzalnych. No jak był klient powtarzalny, to można było doskonalić produkt. I z małego zakładu garażowego powoli przynieśliśmy, zrobiliśmy linię produkcyjną, linię technologiczną. Skorzystaliśmy z kilku funduszy unijnych, doposażyliśmy linię. W tej chwili jest to bardzo nowoczesna linia i w zasadzie jedyna linia, która produkuje kajmak metodą tradycyjną. Zakład jest bardzo nowoczesny, ale bazuje na dawnej recepturze. To tak zawsze jest. Można robić nowoczesne, stare receptury w postaci wina, sera, ale oczywiście w nowoczesnych zakładach. Cała sprawa polega na tym, że nie da się w tej chwili wytworzyć w tradycji kulinarnej naszej, czy w naszych gustach, czegoś nowego, co nie byłoby znane z naszego dzieciństwa. I zresztą na początku w ten sposób reklamowaliśmy kajmak. To jest kajmak, smak twojego dzieciństwa, czyli smak cukierków, które robiły babcie w garnkach, i to jest przypomnienie dzieciństwa. Wracam jeszcze do kwestii technologii. Technologię trzeba poprawiać, unowocześniać, ale trzeba zachowywać charakter tego produktu, tego naturalnego, pierwotnego produktu. I to wtedy dopiero jest sukces, kiedy produkt pierwotny traci swoje wady, a zyskuje cechy czystości produkcji, czystości smaku, jakości wykonania. Nawiązując do sukcesów, o których Pan mówił, pamiętam te Grüne Woche, te słynne targi, gdzie Państwa kajmak został okrzyknięty hitem imprezy. Pamiętam, że mieliśmy jakiś sukces i wycieczki Niemców, które przypominały tłumy na Bożym Ciele, wymiatały wszystko z naszego stoiska. I oczywiście to był też taki moment, kiedy konsumenci przypomnieli sobie też, że taki produkt istnieje, i nastąpił boom. Tak, i to taką śmieszną sytuację mieliśmy, że podeszła Niemka, próbowała wszystkich produktów naszych i w końcu stwierdziła, że to jest lepsze niż Nutella. No to był komplement, miód na serca, w zasadzie kajmak na serce. A zdradźmy jeszcze tajemnicę, gdzie jest eksportowany kajmak z Polski? Eksportujemy do Singapuru, do Rumunii, na Litwę. No w tej chwili prowadzimy rozmowy z firmami, które będą handlowały z Niemcami i z Francją. Słynny kajmak zachwyci każdego, kto lubuje się w tofi, karmelu czy cukierkowych krówkach. I choć z pewnością produkt ten nie należy do dietetycznych, kto liczyłby kalorie, próbując go? Chyba tylko ktoś o bardzo silnej woli. Ruszamy w dalszą drogę, ku ogrodom, a jak wiadomo, w maju jak w raju, choć zdarzają się w nim pogodowe niespodzianki. Maj w ogrodzie to czas, w którym wszystko budzi się do życia. Od tej feerii kolorów i zapachów można dostać zawrotu głowy. Wspaniale kwitną choćby drzewa owocowe, ale by wydały obfite plony, powinniśmy zatroszczyć się o ich nawożenie i odpowiednie nawodnienie. Jednym ze sposobów, które były stosowane już w XV wieku, jest używanie naturalnych urzeźniaczy gleby, na przykład zmielonych rogów i kopyt. Żeby cieszyć się ogrodem cały rok, trzeba też od niego dbać cały rok i użyźniać ziemię na wiosnę i jesienią. Tak, oczywiście. Teraz już jest taki czas, żeby ponownie użyźnić tę glebę. Wiosną jak najbardziej, to zawsze, ale właśnie niektórzy uważają, że użyźniamy glebę tylko wiosną. Nie, nieprawda. Są różne szkoły. Ja z perspektywy lat, w których swój ogród uprawiam, podsypuję wiórkami i wiosną, i jesienią. Podsypywać takimi wiórkami możemy nie tylko kwiaty, ale także na przykład trawę. Tak, oczywiście trawę, kwiaty, drzewa. W zasadzie wszystko, co mamy zielone w ogrodzie. Świetnie się nadają do warzyw.
Mamy w tej chwili feedback od pań, które ogórki, pomidory, pomidory po szklarniach, ogórki na zewnątrz, wszystkie warzywa, które są podsypywane rogami, także rzeczywiście i ten ogród warzywny i zielniki świetnie się też sprawdza przy ziołach. W jaki sposób wtedy podsypujemy takimi wiórkami, kiedy już mamy roślinę, nie wkładamy nowej, tylko mamy już zastaną roślinę wieloletnią? Tak, więc praktycznie wiosną czy jesienią na korzenie, znaczy na glebę, na zewnątrz posypujemy tak dosyć dużo tych wiórek, no i bardzo proste, czekamy. Czy warto takie wiórki wtedy podlać wodą? Wiosną na pewno, jesienią się trochę musimy wstrzymać, ponieważ nie możemy pozwolić na to, żeby te rośliny muszą powoli zasypiać. A jeżeli za bardzo podlejemy wodę, oczywiście trzeba to nawodnić, ale nie na tej zasadzie, żeby one znowu rosły. One mają zimę się wyciszyć. Tak, wyciszyć. Efekty działań zmielonych rogów i kopyt widać u pani w ogrodzie właściwie wszędzie. Co pani zaobserwowała w tym roku? Co bardzo urosło? A nawet pani by się tego nie spodziewała. Urosły moje funkie, zmarzły. I w zasadzie została tylko galareta z tych funki, a mimo wszystko one odrosły. One odrosły i bardzo się cieszę. No i w zasadzie wszystko, a trawa to już w ogóle trawa szaleje. Mąż musi ją ścinać co tydzień. Jest piękna, jest naprawdę, można boso chodzić, jest w dotyku cudna. Jest taka jak na stadionie właściwie. Prawie tak. Powiedzmy jeszcze, jak wzmacniać drzewa? Drzewa to chyba najprościej. Ponieważ jest piękny pień, obsypujemy wokół pnia dosyć dużą ilość tych wiórek, no i wystarczy. I podlewamy oczywiście. I one sobie spokojnie przez te 3 miesiące wchodzą w głąb ziemi, no i działają. Od jakości gleby zależy jakość plonów. Składniki odżywcze zawarte w glebie w dużym stopniu wpływają na procesy fizjologiczne roślin. Chcąc zapewnić roślinom prawidłowy wzrost i rozwój, należy przeprowadzić wnikliwą analizę gleby oraz wzbogacić ją w składniki odżywcze. Naturalne ulepszacze do gleby poprawiają właściwości gruntu i sprawiają, że rośliny rosną szybciej, wydają większe plony, a w niektórych przypadkach są również bardziej odporne na choroby, szkodniki lub czynniki stresowe. Przy wiórkach to podlewanie można ograniczyć, ponieważ one tworzą rodzaj gąbki i ta gąbka jest tak jakby nasączona, a w związku z tym, że dwutlenek węgla się wytwarza, to jest też ziemia bardzo dotleniona. Powstaje właściwie taki żel w glebie, tak, prawda? Tak, powstaje żel w glebie i w ciągu 3 miesięcy się to rozkłada. I to jest długotrwałe działanie. To nie jest działanie, że my podsypiemy i po tygodniu musimy znowu podsypywać. Nie, w ciągu 3 miesięcy systematycznie się rozkłada. Nie ma przy wiórkach możliwości, że tak powiem, spalenia tych roślin, ponieważ jest to biologiczny użyźniacz. Biologiczny użyźniacz gleby, wydawałoby się, jak teraz coś spojrzeć, że to coś nowoczesnego. Nie, proszę Państwa, to już było dawno temu, prawda, stosowane. Ale oczywiście, przed 100 laty w Polsce rolnicy stosowali biologiczne użyźniacze gleby, stosowali wiórki. Mamy na to dowody w postaci artykułów i książek, które zostały wydane w 1780 roku. Już wówczas pisano o mielonych rogach i kopytach. Czyli po prostu wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni i bardzo dobrze. Rogi i kopyta są wykorzystywane do produkcji wielu wyrobów. Pozostałości po tym procesie nie muszą być marnowane. Żyjąc w zgodzie z naturą i wyznaczając ideę zero waste, można wykorzystać również te pozostałości do ekologicznych mieszanek nawozów pochodzenia zwierzęcego. W ten sposób wspieramy naturalne środowisko i dostarczamy roślinom dokładnie takich składników, jakie są im potrzebne. Potem wystarczy poczekać na efekty. Rośliny za naturalną opiekę z pewnością się odwdzięczą. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Takim zaskoczeniem i najlepszym komplementem. Miód na usta. Tak, miód na usta. Miód na serce. Masz dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy. Długi weekend, noc. W powietrzu. Co tydzień słyszę, co są.